Cześć YouTube. Skupimy się na czymś bardziej kameralnym. Naszym planem jest stworzyć nową postać, którą będziemy wbijać maksymalny 20 poziom samouczku, bez wychodzenia z niego. Stworzymy sobie nekromantę. Tak jak zawsze mówię, imię waszej postaci to jest 95% jej mocy, więc warto się nad tym troszkę bardziej zastanowić. Isadora Rinse. Go forth and recruit the strongest, the smartest. Bring to me the bravest in all of Ascalon. Ja tutaj myślę, Joker, że nawet nie tylko sentyment, ale też ważne jest to, że w ogóle rozgrywka w tym ładnym Ascalonie, jak to można nazwać, to jest zupełnie inna gra. Tutaj biegamy w większości solo. Zdecydowanie bardziej kameralnie jest, nie? Isadora Rinse, prawda? Sir Tidus chyba cię szuka. Król nakazał nową ofensywę przeciwko popielcom. Musisz poznać lepiej swe rzemiosło. Najbardziej optymalnie to byłoby na początku pozbierać sobie skille od nauczycieli i tak naprawdę grindować, bić moby w kółko bez robienia questów, a dopiero potem sobie robić zadanka, ale nie będziemy przeginać. Im nas więcej, tym lepiej. Może wprawimy... Może wprawimy w zakłopotanie ArenaNet i będzie musiał więcej pieniędzy na serwery wydawać. Poruszamy sobie pozwiedzać ten ładny Ascalon. Jak myślę, że miałbym teraz bawić się w ten death leveling, to może lepiej, że to zrobili. Co to za legendarny bohater Ascalonu, który pozwalał się popielcom zabijać raz za razem? Droga, w tym prawdy jest. Mam ten slash bonus, ale nie chcę tego używać, bo imp jest za bardzo OP. Obowiązki w mieście nie pozwalają mi zająć się bliżej tą sprawą, ale gdybyś mógł pójść do opactwa Ashford na północ stąd i go wypytać, byłabym wdzięczna. Nieważne ile z nich zabijam, tak długo jak żyje królowa, następnego dnia powraca ich jeszcze więcej. No teraz easy, bo dodali te questy od kapitan Langmar. Było mega czasochłonne, to wymagało miesięcy. Teraz jest to bardziej przystępne, ale... Nadal jest to fajna rzecz, tym bardziej potem sobie wyjść z tego presję ringu i ganiać taką przelewelowaną postacią po tym już spalonym Ascalonie, też fajna sprawa. Devona cię przysłała? Chwała jej. Wie, że potrzebuje pomocy. Mam ważną wiadomość, którą trzeba dostarczyć Arminowi Saberlinowi w Ascalonie. Dobrze, bracie Menlo, że tutaj twoja śmierć nie sprowadzi zagłady na całą drużynę, która ci pomaga. Tak jak w Factions. Zmarli są niespokojni. Pochowano tu wielu dzielnych wojowników, którzy oddali życie w obronie Ascalonu przed gildiami z południa i bestialskimi popielcami z północy. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale na tych robakach tutaj, na czerwiach, się farmiło czarne barwniki. Ale może mi się wydawać. Więcej osób na live, no i super. Słuchajcie, o to w tym chodzi. Żeby sobie w tym dziaderskim stylu, jaki tutaj mamy, gromadzić taką spokojną, fajną, zwartą społeczność. A nie oszukujmy się, na tych live'ach naprawdę przywijacie się w kółko, wy ci sami ludzie, i to jest super sprawa. Jest i minion. Ile ja mogę mieć sług na takim poziomie? Chyba z jedną, nie? Każde dwa poziomy atrybutu pozwalają kontrolować dodatkowego sługę, okej. Okay. Zwłaszcza jakbym chciał jeszcze przy okazji robić sobie ocalałego, to przydatny byłby raczej łowca na drugiej profesji, nie? Raczej pomysł... ale itemów! Ale zara, obczajmy. Pomysł był właśnie, żeby wziąć mesmera pod wysysanie energii, nie? Chociaż na pewno na łowcy byłoby prościej. Ja pamiętam, że ten Faden potrafił się zablokować na jakichś teksturach i trzeba było questa powtarzać. Mam nadzieję, że nie zrobi mi tego teraz. Halo. Panie kolego. Miałeś tu jajka, to zbieraj. Bo ja tego zrobić nie mogę, bo brak mi zręczności.
Czy ja wykrakałem i on ma teraz mnie gdzieś? Halo. Jedną z wielkich radości w życiu łowcy jest zaskarbienie sobie zaufania zwierzęcego towarzysza. A ci popielce piąty poziom, to nie ma żartów. Męczennik to był healer, nie? A ja nie mam heala, zapomniałem. Chciałem Rurika leczyć. A tu nie ma. Tak, wiem, teraz to już poprawili, że ten kult, czas od pociągnięcia dźwigni jest dłuższy i da się dobiec. Już nie trzeba tego robić z kimś. Zbyt nisko, żeby... Zbyt niskim poziomie, żeby to miało sens. Właśnie pytanie, czy ten dzik nie będzie za mocny, bo jak tam będzie dzik 10 poziom. To może być problem, żeby go oswoić. Drugi level. No to już brzmi lepiej. Uff. Tak na styk, nie? Ale są dwa dębiarze. Potężne. Ajaja. Damy im radę? Chyba damy, nie? Ale może się uda. Jest gitara, dobra. Dajemy po czwarkę. I będzie dobrze. To powiedział, że będzie zawsze łatwo. I pyk. Tutaj oswojenie. Po czwarko, zostaw go. On jest dobry. On będzie z nami. No jest! Jest i guziec Albert. Pewnie, pewnie. Wypoczywaj, ty już swoje dzisiaj zrobiłeś. No, jest królowa. Trochę za dużo sobie zagrawałem tego wszystkiego, nie? Może jednak się podleczmy trochę. Panie wilku, nie wiem skąd się pan wziąłeś, ale proszę sobie odpuścić. Możesz odebrać daninę Barradina od jego człowieka w Grazden i mi ją dostarczyć? W jednym zdaniu od człowieka w Grazden, a drugi, że Grazdena znajdziesz w hrabstwie Zielonych Wzgórz. Bo Grazden to jest ktoś, a nie miejsce. Ajajaj. Korona kupczyła wpływami i za kilka monet sprzedawała je gildiom. To chciałby powrotu do takiej sytuacji. O, afera. Pomóżmy jej, zanim pogadamy dalej. Tłuką te graule strasznie, nie? Ła. Drugi poziom mają, a tak strasznie biją. Aż dziwne. Tak a propos wyssania życia, pamiętam jak fajnie się biegało na AB łowcą, tacherem. Jedna sprawa. Są misie, nawet dwa. No kojarzę tą skórę. Ja zawsze jak gram, to mam z nią problemy, więc wierzę, że jakiś drop rate jest bardzo niski na nią. Nawet nie opowiadaj mi takich rzeczy. To musi wypaść zaraz. Jest. Czy ja sprzedałem tą różdżkę, co miałem ją identyfikować? Co ty gadasz? Takie pieniądze? To na co tu ludzie liczą? O! Będzie do lepszej zbrojki. Barwnik biały, proszę bardzo. Piękna sprawa. Zdolnościami. Biały też coś kosztuje? No tak się domyślam, ale... Czy mi tu jest fortuna potrzebna na razie? Ewentualne... Picie grubych kwot, to się pobawię bliżej 20 poziomu, tak myślę. Na razie to tam. Czysty fan. Ja lubię dobrze wyglądać. Biała zbrojka to jednak jest coś.
Tasak 4-8. Prawda, mój jest 6-9. Ale cenny przedmiot. 70 golda. To już jest mała fortuna. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest genialny skin. Mi się ten topór tak podoba. On jest super. Jak kiedyś sobie woja jakiegoś robiłem na normalnym już świecie, to strasznie chciałem, żeby mi złoty wypadł. Zobaczcie, no kozak jest. Też mam sporo godzin w dwójce, ale nie porwało mnie tak jak jedynka. Ja mam ten problem z tym, w sensie, to jest trochę tak, że jak wyszło GW2, to ja grałem naprawdę dużo. Ja w tej grze myślę, że spokojnie w niecałe pół roku zrobiłem z 1000 godzin, powiedzmy. I mi się grało świetnie, dopóki ta gra, endgame w tej grze, wyglądał tak jak w jedynce. To znaczy, że walczymy o skiny, a nie tak naprawdę o coraz to lepszy kwipunek. Ale w pewnym momencie ArenaNet zmieniła zdanie i uznała, że jeżeli chce konkurować z jakimiś innymi MMO, to niestety musi zmienić ten system. No i teraz niestety to GW wygląda tak, że tam trzeba mega, mega farmić sprzęt. I mi się po prostu nie chce. Znaczy widzisz, na przykład podstawka moim zdaniem jest dramat, jeżeli chodzi o fabułę. Tak samo beznadziejne jest ten pierwszy dodatek, Heart of Thorns, żenada. Ale już na przykład sam pomysł na... Jezu, ten co się w Elonie dzieje. Path of Fire? Tak nawet. Tym bardziej, że wraca się do lokacji z jedynki, nie? W sensie wraca się do właśnie do Kamadan można odwiedzić i tak dalej. To jest świetne, to mi się bardzo podobało. End of Dragons ciężko mi ocenić, bo bardzo mało grałem, ale sam fakt, że można do Kainek wrócić, też mi się podoba. Była taka mapka, na której się robiło takie eventy dwa duże z oblężeniem twierdzy tych lodowych potworów. Nie pamiętam jak to się nazywało, nawet nie wiem jak to dobrze opisać. Tam można było sobie na spadochronie się spuszczać z góry i jakieś takie były... Oła, ale tłuką. Się zagadałem, a tu jest ból. Albert, uciekaj. Czemu on tak siecze, ten bandyta? Ja legendarkę zrobiłem jedną. Ja sobie zrobiłem... Jezu, jak to się nazywało? Pochodnie. Z pierwszego tieru legendarek. To była taka, nie wiem, twarz takiego smoka, która się ruszała, jak się odpaliło pochodnie. To miałem, bardzo fajna rzecz. W ogóle to jest ciekawe, bo ja zrobiłem sobie ostatecznie pochodnie, gdzie docelowo zbierałem sobie na młot. Bo ja grałem człowiekiem i biegałem głównie w tej zbroi T3 ludzkiej. Takiej samej jak ten Logan Takrej z wątku głównego. A jak się miało młot legendarny, to ona się tak bardzo świeciła. Taki efekt miała fajny od niego. Ale potem trochę pozmieniałem build, przestałem grać młotem, zacząłem grać pod topór i pochodnie, no i... I padło na pochodnie ostatecznie. Albercik poziom, elegancko. Ja też mogę sobie rozdać. Może wrócę, nie mówię, że nie, bo gdzieś tam... Mimo wszystko nie jest to zła gra, przyjemnie się tam gania, zwłaszcza po tych lokacjach, które znasz się z jedynki. To jest super sprawa. No ale jeżeli mam wybierać, to jedynka all the way, nie? Że ja jestem w ogóle wściekły pomysłem, żeby fabularnie w jedynce, na końcu Gwena krasnoludy zamieniają się w kamień, więc można powiedzieć, że umierają i są rasą, która się już dalej nie rozmnaża. I zamiast tego, zamiast fajnych krasnali w dwójce, dostajemy Sylvarii. Ja byłem tak wściekły na ten pomysł, mówię, no nie. Zabili krasnoludy, dodali elfy z drzewa, mówię, o, czyli to był pomysł. Mówię sobie, wyjdzie dwójka, to ja gram krasnoludem. A to patrzę, nie ma. Chcesz to graj drzewem, mówię, no nie. Cóż to, wasar na jarmarku przystawia się do Raleny? No i była zima. Był grudzień, listopad, coś takiego. I ja byłem mega najarany, żeby w końcu pozbierać hajs
i kupić sobie tę zbroję, te trzy ludzką. A na początku, jak GW wyszło, to tą kasę się ciężej zdobywało niż teraz, nie? I ja tak farmiłem, kombinowałem, skąd te pieniądze. I pamiętam, że zaczął się event zimowy i dostałem skądś ten dzwonek taki do gry, gdzie jak się go używało, to, to od 1 do 0 miało się nutki i można było sobie dzyń, dzyń, dzyń robić. I on mi wypadł w jakiejś wersji tam nieskończonej, czy jakiejś tam ulepszonej, nie pamiętam jak to się nazywało. I ten dzwonek był tak drogi, że jak go sprzedałem, to sobie najdroższą zbroję w grze kupiłem, nie? No teraz to tam chyba z 5K kosztuje niecałe, czy mniej może nawet. Ale wtedy to był szał. No tutaj w pierwszym Guild Warsie, jeżeli chodzi o malowanie zbroi, to uważam zawsze był duży problem, bo właśnie te barwniki były ostro przekłamane. Były takie pancerze, gdzie naprawdę biały jest biały, aż taki, że razi, a są takie, że używasz białego i on jest szary i takie Czy ja dobrze biegnę? Tak trochę nie bardzo chyba. U Mesmera mi się wydaje, mam z nią jakiś problem, bo u Mesmera wiele zbroi uważam jest bardzo podobnych. I jeżeli pominiemy maskę, to reszta chyba nie jest jakaś szałowa. Co tam piszesz? Mesmera zbroja wygląda jakby kosztowała 5000. I to jest pierdoła oczywiście, tutaj nie trzeba się z tym zgadzać. Ale mnie bardzo wkurzało w GW1, że jak się zakłada hełm, to postać się robi łysa. Że możesz grać sobie dziewczyną, która ma mega długie włosy, zakładasz hełm i widać spod spodu, że jesteś łysy. Nie ma jakiegoś pomysłu na to, że nie wiem, fryzura się zmienia na jakąś inną, nie wiem, włosy się ulizują. Chyba w dwójce to poprawili, chociaż nie jestem pewien. Ale na przykład jak gra się wojownikiem w jedynce i ma się takie te śmieszne hełmy jeszcze otwarte, takie te mycki po prostu, czapeczki z otworem na całą twarz, i nie masz włosów, masakra. Tragedia. Ale masz rację, OMG, to jest problem wielu starych gier. Że zamiast... Znaczy pewnie to był jakiś strach przed tym, że te włosy pod spodem by przebijały przez tekstury. Dlatego się je jakoś tam mocno obcinało. No ale nie wygląda to dobrze po prostu. Także luz. O, tutaj jakaś elementalistka, poziom 19, także niewiele jej brakuje. Do pięknego osiągnięcia. Dobra, zbierzemy toporek. Jest w ogóle ciekawe, bo to jest skin chyba kintajski. To aż dziwne, że tutaj takie rzeczy, no ale dobra. Pamiętajmy, że jest parę osób, które w pressiringu wbiło sobie legendarnego ocalałego, nie? To są dopiero świry. To musi być dopiero czasochłonne. Czekajcie, ja się zatrzymam, bo ten czat YouTube'a to nie dogadamy się. Zależy jak patrzysz. Teraz w lewo, dobra. Jest i profesor Jackington. Najmądrzejszy z mądrych. Trzeba go zobaczyć. Proszę bardzo. Piękna dwójka. Za 50 irysów daje tatuaż na ryja. O, i mały plecak na kwipunek. Elegancko. Czyli potrzebuje 100 irysów. Możesz udać się do sadu i odzyskać mój kosz? Pająki nie będą cię niepokoić. Możesz mi wierzyć. Ech, a tak między nami, Baradin ma szczęście, że jest tak sprawnym wojownikiem, bo inaczej pożałowałby, że jest tak kiepskim dyplomatą. Może uda się znaleźć 4 jeszcze takie barwniki, to całą zbrojkę sobie zrobimy różową. Też fajnie. Ale ciężki ten koszyk, ale nas spowolnił. Dajcie spokój. Dziękuję, dziękuję. A ja nie zrobię teraz tego zadania, bo ja nie mam heala. Musi wrócić, aha. Aha.
Nice. No tak. Uff. Ale jest git. Nauczenie się rozumienia zmarłych jest pierwszym krokiem do zgłębienia sztuki nekromancji. A no jest tu jakieś przejście faktycznie. Ja też o tym nie wiedziałem. Ale fajnie, bo tak to trzeba do tych questów bardzo naokoło, więc. A tutaj tak będzie przyzwoicie. Gdzie tak naprawdę jak robisz tylko misje główne, to w ogóle ich nie widzisz. Najwięcej odkrywasz, jeżeli postanowisz pobiec z północnych dreszczogór do południowych, nie? Żeby sobie skrócić, to wtedy dużo się widzi, a tak? Przecież tutaj taki nekromanta max pancerza 7, a jak tylko... Czemu tu on dalej znacznik, o co chodzi? A jak tylko wyjdziemy stąd do normalnego Ascalonu, to pewnie za 25 możemy kupić, nie? A ja se pójdę tędy. Poeksplorujemy trochę. O, jest. To ten tak zwany słaby drop, nie? Podzielę się z tobą wiedzą o kilku moich najważniejszych klątwach. Wtedy ty także dojrzysz, że prawdziwa moc sztuki nekromantycznej nie kryje się w manipulacji zmarłymi. O, no i tak już wszystko wiem. Pewnie na kolejnym streamie będziemy szli na północ. Już wiadomo, że Moa nie żyje? Wiadomo. No dobra. Tędy chyba nie przejdę, nie? Właśnie też tak mi się wydaje, że one powinny zatruwać. Te pająki, a one takie dość słabe. Nie no, ja mam takie wrażenie, że jak ktoś kiedyś się chodziło po tych katakumbach, to to chwila się było rozkrwawionym, zatrutym albo się płonęło. I to nie było żartów. I tu będę pułapki minionami wyłączał, nie? No już miałem kilka dzisiaj takich. Ale już dobra, no jeden w to trzy we w to przeżyjemy. Na dzisiaj będziemy sobie kończyć. Było bardzo miło. Fajnie wiedzieć, że ktoś się jeszcze jara tym starociem. W piątek widzimy się na World of Warcraft, a do pressingu wracamy sobie za tydzień w poniedziałek. Także dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Było nader przyjemnie. I widzimy się następnym razem. A tymczasem dzięki i arrivederci.